Panie Witoldzie, skończyła się w tej chwili sprawa pana z koncernem o, można tak powiedzieć, hitlerowskich korzeniach. Bardzo prosimy o kilka słów pana, żeby przedstawić nam, bo nie wpuszczono mediów, to trzeba podkreślić, na salę sądową. To jest skandal w ogóle na wolności słowa. Bardzo prosimy o kilka słów, panie Witoldzie. Dziś nie stawili się, za wyjątkiem prawniczki, nie stawili się przedstawiciele Axel Ringer, Axel Springer. Ja wygłosiłem swoje stanowisko. Stanowisko strony pozywającej znalazło się ratunkowo, wydaje mi się, nawiązanie do tego, że ja szczuję na koncern Ringer, Axel Springer i uprawiam mowę nienawiści. Czyli jest to jakby ostatnia deska ratunku, której chwyta się przedstawiciel koncernu. Ja w pełni podtrzymuję swoje stanowisko. Nie przystałem na ugodę, której... Ja byłem otwarty na ugodę, ale nie przystałem na ugodę, ponieważ koncern nie chciał zamieścić ewidentnie prawdziwego zdania, że w firmach Axela Ringera pracowali byli zbrodniarze hitlerowscy. I tego zdania koncern w ugodzie nie chciał zawrzeć, a więc odbyło się postępowanie. Wygłosiliśmy nasze stanowisko. Na 21 października został wyznaczony termin ogłoszenia wyroku w tej sprawie. Czy możemy, znamy godzinę ewentualnie, bo byśmy też po prostu to puścili? Będzie godzina 9, wydaje mi się. Bodajże godzina 9. 21. Sala nieznana. Sala nieznana, jeszcze godzina ten. Panie Witoldzie, bo to jest podtekst tego, tak jak moim zdaniem tutaj tej całej sprawy, to tkwi w naszych relacjach od kilkudziesięciu lat prowadzonych między państwem polskim, właśnie narodem polskim, a narodem niemieckim. Czy by pan tutaj ewentualnie mógł ten wątek jakoś poruszyć? Bo tu jest podtekst tej sprawy, praktycznie wynika z pewnych zaległości naszych. Podtekstem tej sprawy są zaniedbania polskiej polityki zagranicznej wobec Niemieckiej Republiki Federalnej. Do dziś nie wystąpiliśmy o reparacje wojenne za zbrodnie i kradzieże, których dopuścili się Niemcy w czasie II wojny światowej od 1939 do 1945 roku na terenie Polski. Do dziś nie otrzymaliśmy absolutnie żadnej rekompensaty. Zaniedbania w polskiej polityce zagranicznej posunęły się do tego, że dziś Niemcy mówią, że właściwie nic nam się nie należy. Czyli złodziej i morderca mówi, że nie popełnił swoich czynów. Co więcej, wobec naszej spolegliwej postawy w tej sprawie uprawia się dziś już zupełnie nową narrację historyczną, przerzucającą część winy za zbrodnie II wojny światowej na naród polski. Chodzi przede wszystkim o zbrodnie popełnione na Polakach narodowości żydowskiej, którzy wtedy byli masowo mordowani na terenie Polski przez Niemców. Dziś tą odpowiedzialność niemiecką się rozmywa i mówi się o współodpowiedzialności narodu polskiego. Już nie wchodzą w grę ilości drzewek w Yad Vashem, nie wchodzi w grę ilość rozstrzelanych Polaków za udzieloną pomoc swoim rodakom narodowości żydowskiej, tylko uprawia się brutalne historyczne kłamstwo, na które nie znajduje się żadnego antidotum w naszej polityce zagranicznej. Jesteśmy spolegliwi, jesteśmy bardzo mięcy i nie potrafimy bronić naszych racji, nie potrafimy bronić prawdziwej wersji historii. Stąd też moja twarda postawa w tym procesie, ponieważ ten proces stał się okazją. Nie wykorzystano do końca, bo nastąpił COVID, bo nastąpiły różne inne rzeczy. Stał się okazją do wypowiedzenia polskiej prawdy historycznej. Do wypowiedzenia faktów, które w tej chwili są rozmywane. I jakkolwiek to był zwykły proces cywilny, w którym niemiecki koncern chciał cenzurować polskiego dziennikarza na terenie Polski, to stał się to postępowanie stało się okazją do wypowiedzenia kilku istotnych zdań. Czy to przyniesie jakiś skutek? Nie wiem, nie przeceniam tego. Panie Witoldzie, teraz bym bardzo prosił o skomentowanie takiej rzeczy i tej tezy, że polski rząd, polskie władze za bardzo nie dbają o polską godność, o polskie te interesy w stosunku do Niemiec. I był taki bardzo bulwersujący fakt, że w Sejmie poprzedniej kadencji była komisja Mularczyka, który miał sporządzić raport. Do tej pory tego raportu nie ma, a w tej obecnej kadencji tej komisji nie ma. Ja jestem zdziwiony, że dziś rządzący stawiają zupełnie inne akcenty. Organizując co roku Marsz Życia Polaków i Polonii w Auschwitz,
doświadczałem ze strony rządzących tylko przeszkód, tylko utrudnień, czym jestem zdziwiony, bo przecież oficjalnie obóz rządzący dziś w Polsce wypowiada treści zgodne z tym, co ja mówię w tej chwili. To są treści banalne, to są prawdy historyczne. A więc są coraz większe problemy. No w tym roku ten marsz życia był bardzo utrudniony z uwagi na COVID, na to, że powiat oświęcimski był już objęty żółtym zagrożeniem, a była prognoza, że będzie czerwone zagrożenie, a więc w ogóle już ustanie ruchu publicznego. Nie mogliśmy robić dużego zgromadzenia, bo groziła nam odpowiedzialność karna za zarażenie. Na szczęście nikt się nie zaraził. Ci reprezentanci społeczności, która normalnie by była, bo to było 100 kilkadziesiąt osób, wrócili zdrowi i cali, a więc nie było tak wielkiego zagrożenia. No szkoda, że to wszystko tak się odbywa i że to wszystko musimy organizować za społeczne pieniądze i społecznymi rękami, bo przypomnę, że pierwszy marsz życia w zeszłym roku został w całości zorganizowany za pieniądze społeczne, za składkę społeczną. Zebraliśmy 160 tysięcy złotych i te 160 tysięcy złotych zostało wydane na organizację tego marszu, koncert, który trwał 6 godzin, teledysk, nowy utwór muzyczny i tak dalej. W tym roku ograniczyliśmy zbiórkę, ponieważ był COVID, ale również zebraliśmy ponad 33 tysiące złotych, które zostały wykorzystane do nagrania nowego utworu o Maksymilianie Kolbe, który niedługo będzie miał premierę. W tym utworze udział wzięła Krystyna Prońko, Halina Frąckowiak, Wojciech Cugowski i Marek Piekarczyk, a więc dosyć dobre nazwiska. Premiera tego utworu będzie już niedługo. Dotyczy on postawy świętego Maksymiliana Kolbe, który celowo jest pomijany dziś w narracji, ponieważ jest postacią nader niewygodną. Ponieważ katolicki ksiądz Polak, który jest jednym z największych bohaterów II wojny światowej, bardzo nie pasuje do oficjalnej narracji, która w tej chwili ma miejsce. A więc jeżeli chcemy dziś mówić o II wojnie światowej, to bardzo dobrze jest odwoływać się do postaci naszych największych bohaterów, a więc Maksymiliana Kolbe i Witolda Pileckiego, którzy celowo są pomijani w tej światowej narracji historycznej, a nasza polityka zagraniczna zupełnie o to nie dba. Nie powstał do dziś epicki film mówiący o życiu i twórczości i postawie świętego Maksymiliana Kolbe. Ba, nie powstał film akcji dotyczący Witolda Pileckiego. Wymyśla się bohaterów, braci Bielskich, którzy byli zbrodniarzami. Hollywood czyni z nich dziś bohaterów. Daniel Craig, grający Bonda, gra główną rolę w tym filmie. I tak się rozprzestrzenia fałszywą narrację. Ekranizuje się malowanego ptaka Jerzego Kosińskiego. Absolutnie kłamliwą relację z czasów II wojny światowej, wymyśloną przez mitomana Kosińskiego, który zresztą potem okazało się nie był nawet autorem niektórych swoich utworów. A nie mówi się o prawdziwych zdarzeniach, o prawdziwych bohaterach, o prawdziwych sytuacjach. Jeżeli byśmy zrobili film o bitwie pod Wizną, byłby to film, który by zaszokował świat. Jeżeli byśmy postać kapitana Raginisa dziś przybliżyli światowej publiczności, wszyscy byliby zachwyceni. Nie zachwycaliby się Braveheartem, tylko zachwycaliby się prawdziwymi bohaterami, którzy w czasie II wojny światowej pokazali, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy być odważnym mężczyzną. Tego nie ma dziś. I to jest moja pretensja do rządzących. A jeszcze na zakończenie, panie Witoldzie, takie pytanie, bo jest taka sprawa bulwersująca. Ja rozumiem, że sprawa reparacji, odzyskania od Niemiec jest bardzo trudną sprawą, tym bardziej, że nie ma tego poparcia rządowego. Natomiast jest taka sprawa, że odnaleziono w Monachium prochy kilku księży polskich, błogosławionych przez Jana Pawła II Świętego. I te prochy tych bodajże siedmiu księży są ponad kilka lat, nie chcą Niemcy tych prochów polskich oddać. Jakby pan to też to skomentował w tych naszych trudnych relacjach polsko-niemieckich? To nie jest jedyny skandal, z jakim mamy do czynienia. Na oświęcimskim żwirowisku zamęczono 16 Salezjan. Jednego z nich wdeptano buciorami esesmańskimi w błoto za to, że trzymał różaniec i nie chciał go oddać. Ci ludzie ponieśli męczeńską śmierć za wiarę i pomoc innym współwięźniom. Są anonimowi dziś. To było 16 Salezjan z Krakowa, zamęczonych na żwirowisku.
Dziś nawet Żwirowisko nie ma jednej tabliczki z nazwiskami tych zamęczonych tam Salezjanów. Mówię po krakowsku, a to się mówi Salezjanów. Czyli panie Witoldzie, nie odpuszczamy. Wszyscy tutaj razem, jak jesteśmy. Tych faktów jest takie nagromadzenie, że jeżeli byśmy zaczęli to wyciągać, publiczność światowa byłaby przytłoczona rozmiarem zbrodni, jakie zostały dokonane na terenie Polski. Rozmiarem cierpienia polskiego narodu, w tym także Polaków narodowości żydowskiej, bo to mordowano Polaków narodowości żydowskiej, a nie Żydów, którzy tylko sobie tu żyli. Oni nie żyli tu przypadkowo. Oni żyli tu dlatego, że tutaj była najbardziej sprzyjająca atmosfera dla uprawiania przez nich życia. Oni mieli tu swoje instytucje kulturalne, swoją prasę, swoje kluby sportowe, mieli ogromną autonomię religijną i narodową. I tu im się dobrze żyło. I dziś robienie z Polaków antysemitów, czy wręcz współwinowajców Holokaustu jest, mówiąc krótko, zbrodnią na prawdzie. Tak jest. Po to tu się zebraliśmy, żeby tą prawdę po prostu wskrzesić, żeby ta prawda wykonać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu.